Czy mamy zdrajców w Polsce? Oto jest pytanie. Zapytałem się Polaków, czy mamy zdrajców w Polsce. Wszyscy jednomyślnie wymienili Donalda Tuska, Putina człowieka w Warszawie. Jeździ po Polsce i szczuje swym jadowitym językiem, grożąc pisowcom, że przyjdą po nich silni ludzie. Ze wszystkim odwraca kota ogonem. Co nocy mu się śni Kaczyński. Najbardziej boi się Kaczyńskiego kota. Drugim podobnym człowiekiem jest Radosław Sikorski. Ten człowiek zawsze chodzi obsikany. Zgania winę wysadzenia Nord Streamu na Amerykanów. A coś mi się wydaje, że to on z Putinem wysadzili ten rurociąg. Następną osobą Polacy wymienili Ewę Kopacz. Ta, co kopała ziemię w Smoleńsku na metr i rozkroczem maszerowała w Berlinie. Nawet Merkel o nie miała. Polacy wymienili następnego Grzegorza Brauna jako sługusa Putina. Nie wiadomo, jak długo Putin będzie mu się płacił, bo Putinowi zaczyna brakować pieniędzy. No i następny Polacy wymienili Grzesia Schetynę. O tym człowieku nikt nie chce mówić, bo jest całkowicie pomieszany. Ciągle mu kot Kaczyńskiego w głowie. Będę się pytał Polaków o następnych, którzy służą jako obca agentura w Polsce. Na razie do następnego wideo.